Cześć, dawno nie nagrywałam, ale ostatnio gdzieś tam oglądałam YouTube'a. Nie, to gdzieś mi wyskoczyła jakaś reklama lokówki, takie wiecie, cienkie i loki po prostu wychodziły rewelacyjne. No i co? No po prostu musiałam coś poszukać i wczoraj przyszła do mnie. Zamówiłam sobie, były jakieś trzy do wyboru: Babyliss, Remington i jakaś chyba Rowenta. Ale tak z tego wszystkiego najbardziej przypasował mi Babyliss i właśnie ją sobie zakupiłam. I to jest Babyliss, już wam powiem, model C449E. Ona tak naprawdę, zdziwiłam się trochę, bo zobaczcie, jakie mam opakowanie. A tutaj wam wrzucę, jak praktycznie każde opakowanie tej lokówki wygląda na necie. Więc jak przyszło do mnie, to myślałam, że to jest coś innego. Na szczęście, no, pisze, że to jest ten model, więc no, musi być ten model. I szybka specyfikacja techniczna tego urządzenia. Ona nagrzewa się do 210 stopni Celsjusza, ale mamy 6 ustawień regulacji temperatury od 160 właśnie do 210. Średnica tej lokówki to 10 mm. Kwarcowo-ceramiczne wykończenie, właśnie bardzo szybkie nagrzewanie, długi element grzewczy, przycisk oczywiście włącz-wyłącz, automatyczne wyłączanie, co właśnie jest fajne, bo gdybyśmy zapomnieli, to ona się po prostu sama wyłączy. Bardzo długi przewód, co na pewno jest też dużym plusem, bo ma on 2,5 metra i jest on obrotowy. I w dodatku mamy tutaj jeszcze rękawicę termiczną i matę termiczną. Ja zostawiłam to pakowanie, bo oczywiście miałam robić z wami test na żywo, ale ja nie wytrzymałam, ja musiałam ją wczoraj sprawdzić, więc tak tylko kilka po prostu pasemek zrobiłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I robiłam na 160 i jakoś tak ten skręt nie był taki dobry. Jak zwiększyłam chyba na 190, no to już wyglądało to bardzo fajnie, ale mówię wam, chyba z 10 sekund trzymałam, więc naprawdę jest fajna. I tutaj jeszcze właśnie już rozpakowany sprzęt. Ja sobie już tu wszystko ładnie zgumkowałam. I teraz wam jeszcze właśnie pokażę. Czekajcie, bo jak mam. Nie mam statywu, nie chce mi się brać. Bo wiecie, Mika zasnęła to na szybko. Ja od. Nie nagrałam wam jeszcze planowanie stycznia, a już będzie trzeba lutego robić. A w każdym bądź razie, tu jest mata termiczna, tak właśnie ona się prezentuje. Tu mamy tą rękawicę. No i oczywiście lokóweczka. Zaraz bierzemy się do działania, ale tutaj jeszcze chciałam wam powiedzieć, że kupiłam sobie piankę właśnie. Jest to naturalna pianka do stylizacji włosów, każdy rodzaj włosów, 97% niby produktów naturalnych. I co ona nam daje? Łatwą stylizację, maksymalną objętość i utrwalony skręt. Czy tak będzie? Zobaczymy, więc ja ją będę właśnie używać. Przed tym, żeby. A czekajcie, tylko czy tu jeszcze. La, 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 bo tak naprawdę powinnam jeszcze coś użyć, co będzie. I ta chyba nie jest. W każdym bądź razie, jeszcze chyba, jak będę używać tą lokówkę, będę musiała sobie coś kupić, jakąś ochronę termiczną na włosy. Ale dzisiaj lecimy po prostu tylko z tą pianką i bierzemy się. Pokażę wam, co ta lokówka potrafi. Ja jestem Daria i witam cię na moim kanale. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, to zaczynamy. Jest taka bardzo leciutka.
bardziej takie, bardziej te, jak miałam taki szampon właśnie, że wam pokazywałam. Szampon do mycia włosów. Co? Ona jest taka bardzo mokra. I ja nie wiem, czy ja te włosy nie powinnam wysuszyć, bo one teraz te włosy są takie mokre. Bo jak macie pianki, to one są takie sztywne, nie? A ta naprawdę jest taka bardziej piana. No taki... Nie ma, że ładnie pachnie, ale też nie śmierdzi, jest taki neutralny ten zapach. No i wiecie co? Nie wiem, czy ja mam je wysuszyć. Włosy. Czy ona, czy ta pianka lepi włosy? No takie są. Są takie zbite te włosy. Trochę taka lepiąca. Nie jest jakoś, wiecie, że tam mocno wam zbija te włosy, skleja w sensie. Męczone. No dobra, zobaczymy jak to... Jak to coś będzie. Uwaga, czekajcie, włączę ją. Oczywiście... I tutaj wam wyskakuje właśnie temperatura, jeśli mruga, to znaczy, że osiąga tą temperaturę, przestanie mrugać, to znaczy, że urządzenie jest gotowe. Plus, minus oczywiście zwiększacie albo zmniejszacie. Ja sobie dam na te 190 stopni. Widzicie, mam cienkie bardzo włosy. Już nagrzana. Oczywiście się musiałam uparzyć w ucho. I uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 i 10. Puszczam. Widzicie? Zobaczymy. O, i ten jeden taki sprężynkowy mi wyszedł, widzicie? Ja muszę się jeszcze nauczyć obsługiwać. Ciekawe, co to będzie. Dobra, ja biorę następną partię. Ale powiem wam, że chyba nie podoba mi się jednak ta pianka, bo coraz bardziej czuję takie sklejone jednak te włosy. Jestem zdziwiona, bo czytałam opinie i niby opinie były właśnie dobre, że nie skleja i w ogóle jest fajna, ekstra, mega objętość i tak dalej, ale no ja chyba jednak mi nie służy. Ja robię tu następną partię.
i pojawię się Wam już, jak zrobię całą głowę, bo obawiam się, że zaraz spadnie mi bateria. A że robiliśmy remonty, mam to wszystko teraz gdzieś poupychane, więc nawet nie wiem, gdzie mam drugą baterię. Także ja kończę dalej moje lokowanie i wracam do Was zaraz z całą głową loków. Chyba. Zostały mi jeszcze tutaj dwa i dlatego chcę z Wami dokończyć. Ale już, co Wam mogę powiedzieć, już Miejka wstała, nie? To jak robiłam to bez pianki, to dużo ładniej się kręciło niż jak użyłam tą piankę, bo ona jednak, wiecie co powoduje takie sklejanie. Poczekajcie, co jest kochanie? Słuchajcie, czekaj, bo mama dwa razy szybko nakręci, dobra? Cię? Wciągniesz do niej teraz na chwilkę? Już mama skończy, okej? Okay? Już cię bierze, dobra? Została mi grzywka i jeden drugi pasek. Zobaczcie. Na pewno, żeby były ładniejsze te loczki, to musicie bardzo mocno naciągać te włosy. I ostatni. I teraz muszę Wam powiedzieć, że trzymałam tak od 10 do 20 sekund, w zależności jak brałam gdzieś tam kawałek więcej, no to trochę więcej trzymałam, tam gdzie mniej, no to nawet 10 sekund starczyło, ajajaj. Ach, no i ten ostatni tu nie wyszedł, bo jednak nagrzewka. Jak Wam się podoba? Zaraz to pewnie rozczeszę troszkę, ale no mówię, ta pianka powoduje, że one są takie bardzo takie ze sobą sklejone. I wczoraj jak robiłam na sufit, po prostu nic nie nakładałam na włosy, tylko chciałam sobie tam kilka, wiecie, loczków zrobić, żeby zobaczyć jak to wygląda. No to ten skręt był taki bardziej, jakbyście oglądali filmiki, które reklamują właśnie tą lokówkę, no to rzeczywiście takie afro bardziej. Tutaj, wiecie, to też trzeba mieć technikę, też się trzeba w to wprawić. No i ja tak naprawdę raczej nie kręciłam, nie, lokówką chyba nie miałam jeszcze takiej lokówki właśnie. Gdzieś tam jak coś to trochę tylko na prostownicę. Więc trzeba sobie wyrobić technikę, żeby one dosyć fajnie się skręcały. No więc no tak się Wam prezentuje. Wezmę je troszkę tak, wiecie, troszkę może te pasemka, bo one teraz takie sklejone bardzo, nie? Ale ja się boję, bo jak ja wczoraj wzięłam i tak palcami je trochę przeczesałam. No właśnie, i one się takie... takie już pudlowate robią, wiecie? Nie takie afro, jak się... Chociaż troszeczkę je wezmę gdzieś, żeby je porozdzielać.
to one się robią takie afro. Jak to wygląda? To są takie, a tutaj zaczynają się takie robić puszyste. Więc no ta grzywka mi nie wyszła, bo się trochę oparzyłam. Taki siad... Matuchno, jak ja wyglądam. Spróbuję je trochę jeszcze, wiecie, tak palcami porozszczepliżać i zaraz do Was jeszcze wrócę. Okej, to tak się prezentuję. O, ja Cię kręcę, jak fryzura potrafi zmienić, nie, kobietę? Także takie loczki, wiecie, jak macie wprawę, to myślę, że te loczki będą jeszcze fajniejsze. Więc jedynie, co mogę Wam powiedzieć, to jestem bardzo zadowolona i mogę Wam polecić naprawdę tą lokówkę. W szczególności, że jakoś majątku nie kosztuje, a uważam, że efekt jest rewelacyjny. Dajcie znać w komentarzu, proste czy kręcone, bo ojciu, jak ja bym tak chciała, żeby mi zostało na zawsze. No, także czekam na Wasze komentarze, czy lubicie kręcone, czy proste włosy. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i pa pa, do zaś!